Za utrzymanie prawidłowej postawy ciała zarówno w spoczynku, jak i w ruchu jest odpowiedzialny układ równowagi. Prawidłowe funkcjonowanie układu równowagi zależy od współdziałania kilku elementów. Narządu wzroku, receptorów czucia głębokiego oraz narządu przedsionkowego, zlokalizowanego w uchu wewnętrznym. Informacje z tych narządów i receptorów są przekazywane do ośrodkowego układu nerwowego, w którym następuje ich przetwarzanie. Nieprawidłowa praca opisywanego układu objawia się występowaniem zaburzeń równowagi, których najczęściej występującym objawem są zawroty głowy. Szacuje się, że są one problemem dotyczącym około 25% populacji naszego kraju. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem, a u osób po 65 roku życia zawroty głowy stanowią trzeci co do częstości zgłaszany problem w trakcie wizyty u lekarza. Związane jest to ze zwiększeniem zachorowalności osób starszych na choroby układu krążenia oraz choroby metaboliczne, które mogą powodować zaburzenia przepływu krwi przez naczynia krwionośne ucha wewnętrznego i mózgu, co w konsekwencji prowadzi do występowania zawrotów głowy. Według definicji zawroty głowy są objawem polegającym na subiektywnym odczuciu ruchu, zazwyczaj wirowego, a czasem liniowego, któremu towarzyszą zaburzenia równowagi oraz mogą występować problemy w poruszaniu się. W praktyce jednak każdy chory z zawrotami głowy odczuwa je i opisuje inaczej. Niektórzy określają je jako uczucie wirowania otoczenia, chwiania, zataczania, kołysania, zapadania czy osłabienia. Dla innych zawrotami głowy są na przykład mroczki przed oczami, falowanie podłogi, lęk przestrzeni, dezorientacja. Dolegliwości te są na tyle uciążliwe dla pacjenta, że uniemożliwiają mu prawidłowe funkcjonowanie, a wykonywanie zwykłych czynności jest problemem, co znacząco obniża komfort jego życia. W niektórych przypadkach zawroty głowy występują nagle z dużym nasileniem i mogą im towarzyszyć uczucie lęku, bladość skóry, poty, nudności, wymioty, szumy uszne. Występowanie tych objawów bardzo często zmusza chorego do pozostania w domu, a niekiedy chory może wymagać kilkudniowej hospitalizacji. Jednym z elementów układu równowagi jest narząd przedsionkowy, nazywany inaczej błędnikiem, położony w uchu wewnętrznym. Zbudowany jest on z trzech przewodów półkolistych, położonych względem siebie prostopadle, woreczka, łagiewki, które posiadają nabłonek nerwowy z komórkami zmysłowymi. Z narządu przedsionkowego drogą nerwu przedsionkowego informacje docierają do ośrodka równowagi, zlokalizowanego w mózgu, w którym odbywa się ich przetwarzanie. Przyjmuje się, że jedną z istotnych przyczyn zawrotów głowy są zaburzenia przepływu krwi w uchu wewnętrznym lub mózgu. Zaburzenia te najczęściej spowodowane są zwężeniem tętnic doprowadzających krew do tych narządów. Betahistyna stosowana w zawrotach głowy jako lek pierwszego rzutu jest syntetycznym analogiem histaminy podawanym doustnie. Jest preparatem o złożonym mechanizmie działania, który polega na jednoczesnym pobudzaniu receptorów histaminowych H1 oraz blokowaniu receptorów histaminowych H3. Receptory histaminowe H1 zlokalizowane są m.in. w naczyniach krwionośnych. Pobudzenie tych receptorów przez betahistynę powoduje poszerzenie światła naczynia, czego skutkiem jest zwiększenie przepływu krwi w uchu wewnętrznym. U pacjentów z zaburzeniami równowagi dochodzi do zburzenia przepływu informacji z narządu przedsionkowego do ośrodków równowagi w mózgu. Przepływ jest niesymetryczny. W ośrodkowym układzie nerwowym znajdują się receptory histaminowe H3, których pobudzenie powoduje zahamowanie uwalniania histaminy oraz neuroprzekaźników. Neuroprzekaźniki te wywierają istotny wpływ na proces kompensacji. Kompensacja jest zjawiskiem samoistnego zdrowienia w przypadkach uszkodzenia błędnika i polega na przywróceniu prawidłowej funkcji tego narządu dzięki odpowiedniej pracy mózgu. Betahistyna przez zablokowanie receptorów H3 powoduje wzrost uwalniania neuroprzekaźników, przyspieszając tym samym proces kompensacji. Polverdict to lek skuteczny i bezpieczny, nie wpływa na kompensację.
Opakowania dawki 24 mg dostosowane są do terapii przewlekłej pacjentów. Większość opakowań innych preparatów w dawce 24 mg nie wystarcza na miesięczną terapię. Polvertik natomiast zabezpiecza pacjenta na całe 30 dni terapii. Polvertik produkowany jest w trzech dawkach terapeutycznych. Dawka 24 mg jako jedyna na rynku w opakowaniach dostosowanych do długości terapii miesięcznej po 30 i 60 tabletek podzielnych oraz w opakowaniu po 20 tabletek. Dawka 16 mg w opakowaniach po 30 i 60 tabletek podzielnych oraz dawka 8 mg w opakowaniach po 30 i 100 tabletek. Pełna gama dawek pozwala na dostosowanie odpowiedniej dawki dobowej do potrzeb pacjenta w zależności od nasilenia objawów, etapu leczenia oraz doświadczenia terapeutycznego lekarzy specjalistów i podstawowej opieki zdrowotnej. Polvertik. Kolorowy zawrót z głowy na cały miesiąc terapii. Podmiot odpowiedzialny Medana Pharma SA.